zabieramy cię do Izmiru, malowniczo położonego miasta na wzgórzach, gdzie zobaczysz największą twarz świata. Oprócz tego Efes, najwspanialsze antyczne miasto na terenie Turcji. Najpierw jednak musimy dojechać tam z poprzedniego filmu. Jednym z najwspanialszych miast objętych ochroną światowego dziedzictwa UNESCO. Jednym z najwspanialszych antycznych miast na terenie Turcji, zbudowanym na cześć imperatora, gdzie arteria główna została wyryta w skale. Niestety, piątek wieczór, mnóstwo turystów. Budynek w całym Efezie. Został zbudowany w 100 roku przez Gajusa dla swojego ojca. Od tej strony to jest fontanna, a biblioteka jest w środku. Przechodzi się przez tę fasadę. Niestety już w roku 278 miało miejsce tu trzęsienie ziemi, które splądrowało ten budynek. I do stanu obecnego został odbudowany w latach 70. XX wieku. W mieście istniała potężna agora już w III wieku przed naszą erą. Później także, jak podobnie jak biblioteka, została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Później natomiast w wieku IV odbudowana, powiększona. Jest majestatyczna i otoczona kolumnadą, a wszędzie wokół były sklepy. Tutaj toczyło się życie tego miasta. Agora. A oto jedna z najwspanialszych, najważniejszych arterii w całym Efezie. Miała 11 metrów szerokości, wzdłuż ciągnęła się kolumnada i sklepy. Łączyła ona port, który był tam na końcu, ze wspaniałym, majestatycznym teatrem. W Efezie znajduje się jeden z największych teatrów antycznych, jaki widziałem. Znacznie większy niż ten w Patarze. Myślę, że tutaj może się mieścić około 10 tysięcy widzów. Kościół Świętej Marii. Monstrualnie wielki obiekt, 145 metrów długości. Przejdźmy się przez niego. Teraz w tajemniczym i mistycznym miejscu. W III wieku chrześcijanie byli prześladowani w starożytnym Rzymie. Wówczas 7 chrześcijan skryło się w tej grocie. Poszli spać. Kiedy się obudzili, część z nich poszła pozyskać pożywienie. Byli bardzo głodni. Okazało się, że minęło 200 lat, a chrześcijaństwo rozlało się na cały świat. Wrócili, by powiedzieć o tym swoim kolegom i wszyscy zasnęli tutaj na zawsze. Rzymianie bardzo dbali o to, by lokalizować swoje miasta w miejscach dogodnych do życia, gdzie ludzie mogli być zdrowi. Dlatego podobnie jak inne miasta, Efes zlokalizowany jest w miejscu, gdzie jest świeże powietrze. Obok mamy dostęp do wspaniałej, czystej plaży, na której dzisiaj spaliśmy. Kiedy już wytyczono miejsce pod miasto, należało wytyczyć arterię w taki sposób, żeby zachować przewietrzanie, żeby wiatr swobodnie przepływał przez miasto i zapewniał świeże powietrze. I tutaj pozdrowienia dla współczesnych mieszkańców polskich miast, których
całkowicie zapomniano o tym i wszystkie wolne działki są zabudowywane w taki sposób, że przewietrzanie nie istnieje. Efes jest absolutną perłą dziedzictwa kultury, najwspanialszym z rzymskich miast zachowanych na terenie Turcji. Za czasów swojego istnienia przetrwał 7 trzęsień ziemi plątrujących. Po każdym z nich miasto było rozbudowywane, powiększane. Nie wiadomo, jak wielki był Efes. Kolejne zabytki odkrywane są na bieżąco w ostatnich dziesięcioleciach. Przypuszcza się, że był dużo, dużo większy niż to, co do tej pory odkryto. Krążą nawet plotki, że w tym mieście mieszkała Maria i narodził się Jezus. Czy to prawda? Nie wiadomo. Patrzcie, czasami złodziejstwo nie popłaca. Przekonał się o tym ten oto tutaj lis, który tutaj już skończy. Kurki bezpieczne. Zatrzymaliśmy się, żeby Laura sobie wzięła granaty i pani tutaj jej da. Ogólnie w Turcji jest bardzo dużo różnego rodzaju owoców i bogate uprawy. Te się kuleje. No, pani zaczęła nam zrywać te granaty i zrywać, aż w końcu przyniosła wagę. Nazbierała 3 kg i chciała za to 75 lir, czyli prawie 20 zł. My jednak nie mieliśmy pieniędzy i ostatecznie skończyło się na tym, że dostaliśmy te granaty za darmo. Taka sytuacja raczej na wschodzie Turcji nie miałaby miejsca i po prostu zostalibyśmy poczęstowani. Tutaj w ogóle na zachodzie Turcji woda jest znacznie zimniejsza niż tam na południu i tam na obszarze między Adaną a Antalią, w tym pasie takim dzikim, chyba tam mi się najbardziej podobało, tam było tak cieplutko i tam były też plantacje bananów. I zostawiam was z filmem z tychże plantacji na czas, kiedy dojedziemy do Izmiru. Metropolia. Pierwotnie Smyrna, miasto założone przez Aleksandra Wielkiego podczas jego podróży wschodniej. To miejsce było wówczas akropolem. Później, w wieku XIV, Turcy zaczęli użytkować to jako fortecę. W wieku XVI opuszczona forteca służyła jedynie jako skarbiec dla bogatych mieszkań, którzy oddzielali swoje wartości, swoje wartościowe rzeczy od niebezpieczeństw, które czyhały tam na dole, a później w wieku XVIII zostało to już opuszczone. To nie jest to takie mięso, jak wy znacie z Polski, tak? To jest... Płaty piersi z kurczaka. To są płaty piersi z kurczaka. Naprawdę chudziutkie mięso, bez żadnego syfu. Proszę zobaczyć. To jest jedzenie. Jesteśmy teraz na głównym placu w mieście, w nowej części, która jest zupełnie inna od starego miasta. Za mną znajduje się posąg Ataturka, czyli pierwszego przywódcy, pierwszego prezydenta, twórcy państwa tureckiego. On jest widoczny wszędzie w Turcji, ubóstwiany przez wielu. Widzieliście go wielokrotnie na moim filmie. Ale w Izmirze jest coś więcej. Jego ogromna, ogromna rzeźba wykuta w skalę. Ten człowiek naprawdę zasłużył sobie na autorytet widocznie.
nich już opuściliśmy. Piękne miasto, zwłaszcza Starówka. Teraz natomiast przyszedł czas na ostatni posiłek, czyli rybę cymbała śródziemnego. I to jest ta nostalgiczna scena, w której zakończam podróż. Teraz musimy jechać do Polski tranzytem, pilnie załatwić pewne sprawy. Do tej pory pokonaliśmy około 13 tysięcy kilometrów. Łącznie będzie to 15-16 tysięcy w ciągu 90 dni. Bardzo Wam polecam taką podróż. Później Wam jeszcze pokażę, jak przygotować auto odpowiednio do tego, żeby tak mało auto miejskie mogło Wam zapewnić dom na tak długi czas. Kończymy podróż, jednakże nie zostawimy Was z pustymi rękoma, powiem. Rok temu także odbywaliśmy podróż Clipperem i także robiliśmy film. I to chciałbym Wam teraz zaprezentować jako kontynuację. Bardzo dziękuję, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że się podobało. A kolejne filmy chciałbym, żeby były jeszcze lepsze i ciekawsze. Na zakończenie chciałbym jeszcze poznać Wasze opinie. Co Wam się najbardziej podobało? Które miasta, które regiony? Które filmy? A także zapraszam do dyskusji w komentarzach, gdzie odpowiem na wszelkie pytania. Super.